Cześć, z tej strony maszynista Greg i witam w krótkim poradniku z Train Driver 2, w którym omówię, jak sterować mechanicznymi zwrotnicami ręcznymi i jak tam podawać przebiegi, czy podawać manewry, czy semafory. Zapraszam. Jesteśmy już na naszej wybranej scenerii. W moim przypadku są to naterki. I na początku od razu możemy sobie zmienić nazwę naszego posterunku. W moim przypadku jest to NT w naterkach. Teraz musimy zalogować się do systemu SWDR4. Jesteśmy już zalogowani w naszym systemie i ustawiamy dostępność do naszej przez nas wybranej godziny. Ja sobie ustawię na 20 tutaj, na godzinkę. O, no i już jak jesteśmy gotowi na przyjęcie pociągów, przełączamy się na Train Drivera i możemy otworzyć spawn. No i czekamy na pociąg, który może się tu zrespić. W przeciwnym razie, jeżeli długo się na przykład nie pojawi, możemy w SWDR-ze oczekiwać na już pierwsze rozkłady jazdy, które niedługo powinny się pojawić. No i przepuszczać pociągi, czy dawać, żeby zakończyły biegi. O, właśnie pojawił się u nas pierwszy pociąg. Maszynista Peter. No i musimy zapytać się go, no przywitamy się od razu na początku. I pytamy się go o analizę. Analiza. On musi nam ją podać, byśmy mogli wystawić rozkład jazdy. No i czekamy sobie. O, podał nam, to jest Express EP07 z Wamaxem 120 na godzinę. No to przerzucamy się na nasz SWDR. Tutaj jakiś maszynista się pyta. Automatyczny rozkład, numer pociągu, to jest Express ze 120 elektrowóz, na szlak, a niech będzie BI, on w tą stronę tutaj ma. No i możemy dać odjazd za 5 minut, bo jeszcze manewry w peron trzeba zrobić. I ojojoj, trochę długie te rozkłady, dużo postoju. Ale nie wiem, trzeba jakiś wybrać. Może spróbuję jeszcze raz. A jak nie, to może spróbujemy z oblotem. Nie no, coś długie te. To może z oblotem tutaj spróbujemy. Na drugi szlak OL. No tutaj niby można na jakąś jedną scenerię na Otwocko, ale nie wiem, czy to jest sens. Może chyba jednak ten szlak BI był lepszy. Sprawdźmy. No niby tutaj postój u mnie 10 minut i w Wolinowskiej 9, no ale taki w sumie najlepszy rozkład, jakichś lepszych tutaj nie ma, bo w sumie więcej postoju niż czekania. No to wybierzemy ten. O, jest już wpisany w naszym rozkładzie jazdy na szlak BI, odjazd o 19:10. To mamy 10 minut na jego wyprawienie, więc w tym czasie możemy manewry w peron zrobić. W tym przypadku przestawiamy zwrotnicę 8, to jest zwrotnica ta tutaj, byśmy mogli tutaj w przód wypuścić nasz pociąg. Przytrzymujemy lewym przyciskiem myszy, no i się przesuwa. Słychać było już tutaj zmianę. No i chyba tam dalej, a w sumie można jeszcze zwrotnice 6 i 5 przestawić, bo może się tutaj nasz mechanik nie zmieścić w tym ślepym torze. Teraz jest chyba gotowy przebieg do manewrów. No to możemy napisać, że będzie manewry w peron. A, tutaj nie. Nie można wysłać do nieznanego gracza. A, bo
Numer zmienił podczas wystawiania rozkładu, zamienił na czterocyfrowy, bo to przecież ekspres, właśnie. No i musimy mu wznowić od naterek, od mojej stacji. No i już było słychać. O, już dobrze się wysłał. No to napiszę mu, że będzie manewr w peron. No i do mnie może już jechać. Nasz mechanik przyjął i rozpoczyna manewry. Czekamy chwilę, aż ruszy. No tam może jeszcze coś odhamowywać, czy coś. To sobie chwilę poczekamy. Jak wyjedzie ze spału, no to może ktoś inny się jeszcze pojawi tutaj. No i jedzie. Tutaj manewry 25, dobrze widzę, się stosuje. Wagony już mu powoli wyjeżdżają. Zaraz go zatrzymamy. O, tak jak myślałem, nie zmieściłby się tam. Możemy mu napisać, żeby się zatrzymał już. O. I żeby podać mu w ten peron, na peron drugi, przestawiamy zwrotnicę 8 do położenia zasadniczego, a zwrotnicę 11 w położenie minus. No i ja tam sobie trzymam. O, i tu się zmienia. No to piszemy mu do mnie. I już nasz mechanik się cofa w peron. Jak się cofnie, to pasażerowie zdążą wsiąść, a on wtedy pojedzie planowo, o ile szlak nie będzie zajęty. Nasz skład już się wtacza w peron. No i już możemy, ja tam lubię mieć zwrotnice wszystkie w położeniu zasadniczym, jak nie ma żadnych przebiegów podanych, więc spokojnie możemy je sobie ustawić. No i teraz czekamy. On ma tutaj. O, już mamy kolejny rozkład. On ma tutaj odjazd za 6 minut. Piszę, że nie będzie oblotu. No i co? No i czekamy na jego wyjazd. Nasz pociąg ma już 3 minuty do odjazdu, więc spokojnie możemy zacząć już blokować szlak. O, jakiś inny. Klikamy pozwolenie. Z Aleksandrowa Kujawskiego będzie u nas za jakieś 6 minut, a w tym czasie blokujemy szlak BI, tutaj szlak, i na jaką scenerię i na jaki szlak na tamtej scenerii jedzie nasz pociąg. To z Wolanowska Ra na nasz szlak BI. Szukamy sobie tutaj Wolanowska i wybieramy szlak Ra. Klikamy połącz, szlak nie jest zajęty i się połączył. Klikamy tutaj włącz blokadę liniową. O, jeszcze z drugiego szlaku od razu klikamy pozwolenie na z drzewka. Tutaj nasza blokada mruga, o, i dyżurny z Wolinowskiej pozwolił na przyjazd zatwierdzając blokadę, przez co świeci się na żółto. I możemy ją wypuścić.
Tutaj jeszcze z Aleksandrowa Kujawskiego. Mruga na czerwono, co oznacza, że dyżurny już rezerwuje wyjazd dla pociągu na moją scenerię. A jeżeli strzałka byłaby zapalona na czerwono już, paliła się, to znaczy, że pociąg już zajął szlak. Ale możemy tutaj już na szlak by i zająć się pociągiem 4 dwójki. Teraz, żeby podać przebieg na szlak BI dla pociągu 2222, trzeba tutaj mu podać szlak, wyjazd. On stoi pod semaforem E, tutaj jak widać, więc teraz można się tutaj bawić z tym, że patrząc z mapki powoli przestawia się zwrotnicę i dopiero przebieg, ale jest na to szybszy sposób. Po prostu nacelowując tutaj przy widocznym literce E, która oznacza właśnie ten semafor, wyskakuje nam tutaj przebieg spod semafora E na szlak BI, czyli to, co nas interesuje, i zwrotnice, które musimy przestawić, czyli 3, 4, 5, 6 oraz 11. No to przestawiamy. 3, 4, 5, 6 oraz 11. Po dobrym ustawieniu zwrotnic, tutaj jeszcze tak dopowiem, mamy jeszcze rygle, które w tym przypadku z tego semafora się nie podaje, ale na przykład z innych tutaj widać, na przykład spod semafora A jest, trzeba podać rygiel drugi, czyli po prostu tymi ryglami blokuje się zwrotnice, żeby nie dało się ich przestawić, no żeby nie doszło do jakiegoś zderzenia czy katastrofy. Ale wróćmy do naszego przebiegu. Tutaj spod semafora E nas interesuje, czyli przebieg do góry trzeba podać na tym. W dół byłoby klawiszem prawym, a do góry klikamy klawisz lewy. I tutaj na żółto zapalają nam się jeszcze dalej wskazówka taka, co mamy zrobić. Czyli tutaj trzeba podać lewym przyciskiem myszy. Tutaj naciskamy i zatwierdził nam się przebieg. No i podajemy semafor. A jeszcze w przypadku, gdybyśmy na przykład już podali przebieg, ale maszynista by musiał wyjść, a my już mamy tutaj właśnie podany przebieg, to co zrobić, jak go anulować? Po prostu przytrzymujemy prawym przyciskiem myszy chwilę ciągle ten utwierdzasz przebiegu, no i się wyłącza. Ale my podajemy tutaj już i nasz pociąg ma odjazd, o, właśnie teraz, to podajemy mu już od razu semafor E i właśnie mu się tutaj podał. Możemy mu napisać, że wyjazd podany. O, dostałem właśnie jakąś wiadomość na SWDR-ze od dyżurnego. A, obie scenerie napisały mi prawie w tym samym czasie, że odjechały pociągi, to napiszę im. Że przyjąłem od nich. Ważne jest tutaj też, żeby wpisywać godziny. Klikamy lewym przyciskiem na dany rozkład, klikamy wprowadzanie godzin. Ja lubię tutaj sobie kliknąć zastosuj czas aktualny, ale najwidoczniej widać, że jest planowo, więc klikamy zapisz i zmienia się na szaro. Tutaj jakieś tam znowu mechanicy do innych piszą. A w tym czasie nasz skład właśnie opuszcza nasz posterunek. Możemy wygasić mu już semafor. O, do zobaczenia. Plusika dajemy, bo dobrze się sprawił. O, taki dźwięk, co właśnie był, oznacza, że przebieg już się zamknął i w tym przypadku robimy wszystko odwrotnie, tak jak robiliśmy, tak jak podawaliśmy przebieg. Czyli właśnie jak teraz zrobiłem, wyłączamy semafor, naciskamy lewym przyciskiem myszy też tutaj, na to, no i możemy do położenia zasadniczego zwrotnicę przestawić, trzymając tutaj też.
Nasz pociąg już odjechał, a my już tutaj dwa pociągi z dwóch stron zajęły szlaki. Możemy sobie na nich poczekać. 19:14 i 15. Jeden z nich ma 3 minuty postoju handlowego, drugi 5. No i będzie mijanka ich. Na razie sobie na nich poczekamy. Właśnie pociąg 3317 ze szlaku BI właśnie nam przyjechał. Przywitamy. O, i w tym samym czasie jeszcze z drugiego szlaku się podstawia. Ale mają tutaj postoje. To podajemy z semafora A na tor główny, pierwszy. Trzeba właśnie nie trzeba przestawiać zwrotnic, bo to na prosty tor, ale ryglujemy. Zgłosił się. No i tutaj znowu klikamy to. Utwierdzamy przebieg. I podajemy już semafor. Klawiszem F11 przesuwamy się na następną nastawnię z drugiej strony stacji, z której możemy podać zwrotnice i semafory z drugiej strony. To jest semafor M i też tutaj na główny tor puszczamy rygiel 1. O, właśnie nam się zwolniła blokada liniowa. Utwierdzamy przebieg, no i podajemy semafor. Tam się gdzieś podał. Tutaj właśnie blokada liniowa się zerwała. I możemy wszystkim napisać, że 1731 i 33117 wjazdy podane. O, już nam tam wjeżdża, a tutaj po sygnale słyszałem, że o właśnie, o jeszcze się nam na spawnie podstawił, tutaj o kibelek już wjechał, to możemy zamknąć mu semafor, przebieg się wyłączył, o mamy, właśnie się kolejna blokada zerwała, kolejny pociąg. Już tam, o, właśnie wjeżdża budyniem. Tutaj już przejechał semafor, czyli możemy mu też wygasić. Jeszcze się przywitamy tutaj z nowym, który bez rozkładu jazdy wszedł. No i tamten wjechał. I tutaj właśnie też mu się zamknął ten przebieg. No i wyłączamy. Możemy mu napisać, żeby podał analizę. W tym, o, już napisał. To przyjąłem, to jest SM42, osobowy przyspieszony, 90. Puścimy go na szlak OL, bo jest wygodnie, bez oblotu można. Wybieramy pociąg, osobowy przyspieszony, spalinowy, 90. Ze stacji Naterki na szlak OL. No i może jeszcze uda nam się w perony z nim wjechać. Nie ma jakichś dzisiaj dobrych rozkładów, ale może taki, gdzie tutaj ma przelot, tylko u mnie trochę 20 minut ponad postoju. Ale trudno, jakiś to jest jeden najlepszy, może się skusi. No, najpóźniej ma odjazd, ale może na razie zamknę spawny, bo tak trzy pociągi to trochę już dużo. O, przyjął, czyli nie jest źle chyba. A te dwa pociągi mają odjazdy jeden za 2 minuty, drugi za 3. To możemy już rezerwować szlaki. Pierwszy na szlak OL Torzyn SW. Wybieramy na tor prawy na Torzyn SW. Połącz i włącz blokadę liniową. W tym czasie jak blokada tam dyżurny musi drugi zatwierdzić. Na szlak BI na Otwocko WA. Też szukamy, o, Otwockowa, dyżurny z Torzyna już przyjął blokadę, z Otwocka też zaraz powinien. No, poczekamy sobie. Czasami długo nie przyjmują, ale zaraz pewnie powinien. O, przyjął,
Na dwa szlaki mamy już blokady utwierdzone. Czyli możemy w sumie już zająć, o tutaj nasz budyń stanął. Możemy zająć się rezerwowaniem szlaków. To nasz kibelek. A tutaj co? Coś źle jest. Tu jest napisane, że ten kibelek to jest elektrowóz. A to dziwnie. Pewnie dyżurny się pomylił, ale to tam nie ma większego jakiegoś problemu. Na SW ma już odjazd, to na szlak OL. Podajemy mu, on stoi teraz pod semaforem G. Spod semafora G, rygiel 1. Zaryglowany. Lewy przycisk myszy, utwierdzamy przebieg. No i podajemy semafor. Możemy mu napisać, a już sam ruszył w sumie. To mu napiszemy podany wyjazd. No i plusika od razu dajemy, bo dobrze się. Drugi też już zgłosił gotowość do odjazdu. On jedzie na szlak BI, na Otwockowa, to już wcześniej. I on spod semafora F. Tutaj to w ogóle specyficzny semafor, bo nic nie trzeba ryglować, ani nic. Tutaj jest inaczej, bo w dół przebieg dajemy, czyli prawym przyciskiem myszy naciskamy. No i utwierdzamy tutaj przebieg i semafor F. Oni mają podane, musimy jeszcze im wpisać godziny. Tutaj odjechał planowo i tutaj też widać będzie planowo. No, trzy pociągi już za nami. A my możemy w tym czasie, tutaj jeszcze, dobra, to nie do mnie. Możemy w tym czasie zająć się w perony wjazdem dla pociągu 58-110, ale może najpierw tutaj wygaszę semafor, już minął go. To zaraz tam się przebieg zamknie. Tu już pojechał ten kibelek, też możemy wyłączyć. Już też tutaj szlak się zamknął. O, tutaj też już. No i możemy manewry w perony zaraz tutaj przygotowywać się dla pociągu. Musimy zmienić zwrotnicę 33. 35, 36 i 38. Blokada liniowa nam się zerwała. Teraz jeszcze ważne, bo tutaj nie można podawać sygnałów manewrowych. Trzeba się upewnić, czy na pewno wszystkie zwrotnice są poprawnie ustawione. I wydaje mi się, że tak, to możemy mu napisać 58-110 manewry do mnie. To stonka spalinowa. O, przyjąłem, napisał. W sumie level 10 to nie jakaś sielka. Ruszył sobie. Powoli, stąd tam ma dość mało mocy. A jak widać daje radę. On ma od nas odjazd. O, dopiero za ponad 20 minut to jeszcze dwa pociągi zdążą przejechać. To mamy spokojnie dużo czasu na manewry, spokojnie. Nie trzeba się śpieszyć. Dzisiaj luźno tak trochę. Co jest? Czemu on się zatrzymał? Co tu źle zwrotnica jest? Nie, no dobrze chyba. Trzeba wyjść i sprawdzić.
Aha, widzę. Jednak źle. Trzeba zmienić. To mój błąd akurat. Tutaj nie spojrzałem dobrze. A, rzeczywiście, tutaj to ta jest na wprost powinna. Dobra. Kontynuujemy. No to powoli sobie wjeżdża. Peron go zaraz wpuścimy. No, już może się zatrzymywać. Teraz przestawiamy do położenia zasadniczego zwrotnicę 33, tak? 30, a 32 przestawiamy. Może tym razem jeszcze sobie wyjdę dokładnie sprawdzić, bo tutaj. O, teraz jest dobrze ustawione. To spychamy do mnie. No i zaraz będzie sobie powoli cofał. O, w peron tam będzie sobie powoli wjeżdżał. A my na razie możemy sobie poczekać. Ja będę tutaj dalej czekał na inne pociągi, ale myślę, że na dzisiejszy odcinek to będzie już tyle, bo już jest dosyć długi, a już chyba dobrze, wystarczająco pokazałem, jak tam manewry czy przebiegi. I myślę, że to będzie na tyle. Dzięki za oglądanie. No i do następnego odcinka. Cześć!